której godzinie się wczoraj położyłaś spać? Wczoraj położyłam się około 21:30, coś takiego. Tak, nie rozumiem cię, na jednym filmie płacz i rozpacz o włosy, że krótko obcięte, a teraz jeszcze krótsze. Skrajność. Kobieta zmienną jest. O, mogę takie stwierdzenie dać. Tu chyba zaczynamy już falę od jednej osoby, która po prostu chyba możliwość anonimowych pytań dała jej taki zastrzyk energii, że może mnie skrytykować, bo jest anonimowa. Powiem tylko tyle tej osobie, jeżeli mnie oglądasz, po prostu mnie oglądasz, bo tutaj właśnie no rozpacz o włosy, więc po prostu mnie oglądałaś moje filmy, to powiem ci tylko tyle, że jeżeli bym bardzo, bardzo chciała, to mogłabym wykupić w tej aplikacji możliwość zobaczenia, kto to dane pytanie napisał. I tutaj mogę powiedzieć tak, że wtedy liczyłam, że te moje włosy nie będą aż tak bardzo zniszczone. Niestety po ciąży do tej długości, ja wam to wszystko tłumaczyłam, do tej długości miałam tak jakby moje naturalne włosy, które urosły mi w czasie ciąży i miałam takie grube, grube, grube i nagle cienkie włosy, które miały jeszcze pozostałości mojego blondu sprzed roku. Po prostu. Ja przez cały rok, kiedy miałam brązowe włosy i miałam ciążę, byłam w ciąży, nie obcinałam i nic nie robiłam z włosami. Więc miałam prawo zniszczyć się w ten sposób i po prostu dla dobra moich włosów i żeby lepiej się czuć, obcięłam je właśnie w ten sposób, jak tu widzicie. Czyli je bardzo mocno pocieniowałam, żeby je właśnie w ten sposób wyrównać. Bo moje te włosy są gdzieś tutaj. Tutaj są jeszcze pozostałości właśnie, żeby tak to w miarę dobrze wyszło. Bo ja gdybym miała właśnie obciąć dotąd, to ja miałam właśnie, by je musiała obciąć dotąd, żeby je tak wyrównać, żeby zostały tylko te włosy. No ale nie chciałam aż tak krótkich, bo kiedyś miałam i nie czułam się dobrze. Jest po prostu do ramion. No a teraz mi urosły. Więc no, poza tym kobieta zmienną jest, no tak jak mówię. Ja zaraz mogłabym ewentualnie na blond się przefarbować, a za miesiąc chcieć brązowe włosy i... Wolno mi, bo to moje włosy. Tak, to na bank to ta sama osoba, w sumie tak mi się wydaje. Boże, trzymaj temu dziecku główkę. Na ostatnim filmie taki latała prawo, lewo, przecież to niemowlak. Niemowlak, który ma zaraz 4 miesiące i utrzymuje tą główkę bardzo, bardzo ładnie. Ja bardzo często trzymam jej tą główkę. Ona leży na mnie albo na Bartku i podnosi tą główkę. Ona nie potrafi usiedzieć w miejscu i no, jakbym chciała jej przytrzymać tak główkę tu, żeby ją gdzieś przenieść, ona by się denerwowała i zaczęła płakać, bo po prostu tego nie lubi. Ona lata w ten sposób non stop praktycznie. Gdy leży mi tutaj na brzuszku, to tak to non stop. Dużo ciekawych rzeczy jest, tylko nie ja tutaj. Tak spojrzeć na mnie, jak jest tu, bardzo, bardzo rzadko. Będzie się kręciła w tej wewnątrz. Gdyby odchyliła mi kurde jakoś tak tą główkę, wiecie, poleciałaby mi do tyłu całym ciałem, to wtedy okej, jest to moja wina. Ale jeżeli tak się lekko odchyla, w jakimś stopniu, to według mnie nie jest to złe. Fajne te pytanie anonimowe, rób częściej, pod tymi filmami to się burzysz za krytykę. Tylko, że ja w komentarzach nie dostaję żadnej krytyki. Praktycznie. Jedynie co dostałam ostatnio, jak dobrze pamiętam, to promowanie tego fast fashion to nie jest taki dobry pomysł, czyli Shein. A już na ten temat mówiłam, już właśnie o tym mówi ta osoba. Więc nie burzę się, tylko grzecznie odpowiadam. Naprawdę. Gdybym się burzyła, to możliwe, żebym cię totalnie zablokowała, gdybym cię wiedziała, że to jesteś ty i mówiłabym tutaj okropne rzeczy, że w ogóle spierniczaj mi z kanału i tak dalej, i tak dalej. Ale tego nie robię, bo mam to gdzieś. Będę i tak robiła po swojemu, tak jakbym chciała i koniec końców to moje dziecko, tak? Tu kolejno tej osoby. Uważam, że źle się odżywiasz, nie masz pojęcia o diecie. Na jednym filmie płacz, że gruba jesteś, a na innym pokazujesz niezdrowe żywienie. Po pierwsze, mogę tylko ja z siebie nazywać grubą i jak mam taką ochotę nazwać siebie grubą, to będę taka siebie nazywać. Nazywałam siebie grubą, nawet jak miałam 53 kg, nadal byłam niewystarczająca dla siebie. Po prostu. Teraz po czasie uważam, że chciałabym bardzo wrócić do tej wagi i wtedy bym się czuła naprawdę fajnie. Mogłabym schudnąć, mogę tak powiedzieć, najważniejszy jest deficyt i mogłabym schudnąć, nie byłaby to zdrowa dieta, to się zgodzę, ale mogłabym schudnąć, gdybym była w deficycie nawet na maku.
Tylko, że wtedy zjadłabym tylko jedną kanapkę na cały dzień w Maku. Ale mogłabym schudnąć, jest to możliwe, schudnąć na fast foodach na przykład, jedząc właśnie niezdrowo, ale być w deficycie kalorycznym. Jest to możliwe, tylko że wtedy, kurde, byłbyś głodny cały dzień. Tak? I ja się naprawdę staram dać swojemu organizmowi jak najwięcej mogę, ale nie udaje się, bo nie mieszkam tutaj sama. Mamy niezdrowe produkty, lubię czekoladę, lubię jakieś tam słodkie serki, lubię dodać sól, lubię słone przekąski bardziej niż słodkie. I to jest kolejny, tu jest na bank ta sama osoba i był jeden komentarz, znaczy tutaj pytanie, komentarz mogę powiedzieć, że wiecie, że to jest sama jedna osoba pisze, bo to jest takie, wiecie, rzucanie po prostu komentarzy, co się nie podoba, bo jest możliwość anonimowa. Nosić według mnie za krótkie bluzki, swetry podwinięte. Nie przy tej figurze. Wszystko się odznacza niekorzystnie bardzo. Będę się ubrać tak, jak ja mam na to ochotę. I teraz mam ubrane taką krótką bluzę. I uważam, że taka bluza bardziej podkreśla figurę, wcięcie, niż taka zwykła workowata bluza. Będę się ubrać tak, jak bym chciała. I przez to, że mam więcej kilogramów niż przed ciążą, po prostu moje stare ubrania, które są troszeczkę mniejsze, nie będą wyglądać idealnie. Wiecie, i tak się staram, kurde, nie ubierać ubrań, które są mega ciasne. Bo po prostu nie widzę w tym sensu. Albo mega obciskujące. Ale spodnie i tak będą pokazywać ten brzuszek. Kienka, ta różowa z Shein'a, podkreśla ten brzuszek w jakimś tam stopniu, ale kurde, tego nie zmienię. Bo to jest po ciąży. Ja urodziłam dziecko. Nie wiem, czy ty, osobo, byłaś matką, czy nie, ale tylko matka zrozumie drugą matkę. Po prostu, że brzuch wygląda nie tak jak przed ciążą. Że on się zmienia, że inaczej. Że ciało jest inne. A moja figura, według mnie, jest super. Moja figura z przodu. Bo z boku, no to ten brzuszek. Poza tym ja mam kifozę, chyba tak, że mój kręgosłup jest bardzo tu wygięty, więc ten brzuch jeszcze bardziej się odznacza. Po prostu. A moja figura według mnie jest klepsydrą, bo ja mam bardzo równe ramiona i biodra. Więc to chyba jest idealna sylwetka. Zamierzasz iść do pracy? Możliwe, że będę szła dopiero po roku, jak malutka być miała właśnie rok i pójdzie do żłobka. Ile kilogramów chcesz schudnąć? Na ten moment 10 kilogramów chciałabym wrócić właśnie do wagi sprzed ciąży, czyli 67 kilogramów. Tak jak mówię, waża 77, tam 4, tak. No, więc 10 kilogramów mi zostało. Ile masz wzrostu? 1,60 m, więc no mam otyłość stopnia pierwszego, jak tam to chyba liczyłam. Pokażesz pierwszy taniec? Nie. To, co pokazałam na filmie ze ślubu, to tyle. Pierwszy taniec zostaje po prostu w naszym archiwum. Ja mam ten filmik i wracam do niego po prostu, ale nie pokażę całego. Czy mąż ci pomaga? Pomaga jak może. Jak chce coś nagrać, a mała jest marudna i albo po prostu gada do siebie albo do nas, no to wtedy po prostu ją weźmie tutaj do salonu, ja się zamknę i w spokoju mogę nagrać dla was odcinek. Pozmywa, bo odkurza, jak go poproszę. Obiadu dawno nie robił, bo głównie ja się tym zajmuję. Ja się tym głównie zajmuję, ja wymyślam posiłki, co robimy w danym tygodniu na obiad i ja się tym zajmuję głównie. Bo tak jak mówię, lubię gotować. Często płaczesz? Częściej niż bym chciała, ale to z różnych powodów. Po prostu, zdarza się po prostu płakać, no ale każdy ma swoje takie słabości i po prostu płacze tak z różnych powodów, no. Nawet ze szczęścia, po prostu śpiewałam małej kołysankę z Barbie, mogę tak powiedzieć, z Księżniczki Wyspy. I to też muzyka, która właśnie, piosenka, którą śpiewałam jak była w brzuszku, albo You Belong, Rachel Platten, która właśnie też śpiewała mało jak była w brzuszku i pokazywałam właśnie, ogłaszając właśnie ciążę, była ta muzyka, po prostu błykałam przy tym. Często kłócicie się z mężem?
po ciąży, znaczy po ciąży, po porodzie częściej niż bym chciała, ale to chyba jest normalne w jakimś stopniu, jak dziecko przychodzi na świat, no jest inaczej, mniej czasu dla siebie, i tak jest lepiej niż było. Mamy więcej czasu dla siebie w jakimś stopniu, bo malutka jest starsza, więc no, no czasami się zdarza po prostu się kłócić, no niestety. Ale no nie ma małżeństwa, czy nawet partnerstwa idealnego, czy bez kłótni, bo uważam, że małżeństwo, powiem wam w swoim przykładzie, małżeństwo bez kłótni to po prostu, wiecie, nie ma miłości. Nie kłócicie się o jakieś takie bzdety, po prostu, bo nic, na niczym was, na, wam nie zależy już. I tyle. A jeżeli się kłócicie, taka zdrowa kłótnia, można powiedzieć, no to wtedy, wiecie, jest inaczej. Że wam na czymś zależy. Plany na wakacje? Na ten moment nie mam planów. Nie wiem, ciężko powiedzieć, jak to tutaj wyjdzie pieniężnie i... No, chciałabym wyjechać na tydzień, o. Gdzieś, ale nie wiem gdzie. No, chciałabym gdzieś wyjechać na pierwsze takie... wakacje we trójkę, takie oficjalne. Pieczysz ciasta? Nie piekę? Bo nie umiem ciast robić. Chyba, że ciasto bananowe, czyli chlebek bananowy, się do tego zalicza. Nie wkurza cię nie mieszkanie na swoim. Chciałabym mieszkać na swoim. Wiecie, jak to jest, bo każde młode małżeństwo, każda młoda para chciałaby mieszkać na swoim. Ale nie mamy takiej możliwości, więc cieszymy się, że po prostu mamy możliwość właśnie posiadania takiego małego mieszkanka i tyle. Czasami nawet bywają takie dni, że my z teściami, czy ja z teściami się po prostu nie widzę, bo ja siedzę tutaj na górze, zajmuję się mamą, zajmuję się swoimi sprawami, oni tam na dole i tyle. I bywają takie dni, dwa dni, że po prostu się totalnie nie widzimy. Więc no. Masz maturę? Nie mam matury i nie będę jej mieć. Chciałam przystąpić w tym roku do niej, ale okazało się, gdzie oczywiście we wrześniu mi tego nie powiedzieli, bo po co mi powiedzieć o tym, że bo według mnie powinni informować, że tak będzie. Że osoby, które w 2020 i 2021 pisały maturę, i chyba w 2022, w tym roku, i będą chciały poprawiać, to będą musiały w tym roku zdawać również ustne. Gdzie ja się totalnie nie będę pchała, by zdać je, gubię matematykę, nie będę pchała na ustny polski, gdzie może bym zdała, ale nie jestem pewna. 3 lata nie mam już szkoły, tak, więc no kurde, nie pamiętam tego wszystkiego, a angielski to już w ogóle. Matura to nie wszystko. Ulubiony sklep? Stradivarius, Medicine, ale ciężko powiedzieć, jaki to jest mój ulubiony sklep. Sinsay lubię, bo często kupuję tam dla małej, w Sinsayu. Ale ciężko powiedzieć, jaki to jest mój ulubiony sklep, bo po prostu tam gdzieś znajdę coś fajnego, ciekawego, to ewentualnie kupię. Ostatnio to najbardziej to Sinsay i Handem. Jaki rozmiar pieluch już u Was? Wtedy, jak odpowiadam na to pytanie, to jeszcze Aurorka miała 2. Teraz już mamy 3 z Baby Dreama. Tą ze z Flamingiem. Te nam się sprawdzają, te inne nie. Bo miała po prostu jakieś problemy właśnie na pupie. A te nam się sprawdzają. Są idealne. Czy mąż gotuje, sprząta na filmach, tylko gra w gry? Bo właśnie wtedy go tylko nagrywam. On naprawdę bardzo, bardzo mało gra w gry. Bardzo mało przesiaduje przy kompie. Głównie to ja siedzę przy kompie, bo oglądam coś z małą, jak siedzę. Albo właśnie gram, tak? Nagrywam dla Was. Gotować nie gotuje. Czy sprząta? Sprząta, bo odkurzy. Boisz się pająków? Bardzo. Ostatnio przy biurku, jak chciałam sięgnąć po zeszyt, wylazł taki pająk. Po prostu, no masakra. Ja tak. Mała mi tu śpi, a ja tak. I musiałam sięgnąć po nasz odkurzacz, a nasz odkurzacz jest taki, że wszystko tam prześwituje, wiecie, jak coś wsiąknie, bez sieci, no to prześwituje. I ja złapałam tego pająka i tylko tak. Tak szłam, żeby zasłonić, wiecie, wejście do odkurzacza z papierem i tylko tak szłam, żeby tylko kurde na niego nie spojrzeć, bo on tam będzie łaził po prostu. Jak o tym samym myślę, to po prostu mi ciary przechodzą. No nienawidzę pająków i strasznie się ich boję. Jak są gdzieś na ziemi, jakieś małe, to może zabiję, bo takie się tu zdarzają. Ale kątniki. Ale jak są jakieś duże, to ja zwiewam. Ja zwiewam, po prostu zwiewam. Gdyby był większy, że gdzieś taki, właśnie w pokoju, ja bym zwiała. Wzięłabym Aurorkę, zamknęła pokój i zwiała. Nie tu, ja bym tam nie było już,
Tak, to kolejny uszczypliwy komentarz. Wyglądasz na mamuśkę 35+. Super. No nie uważam, żebym wyglądała na tyle. Mam 22 lata. I nie wiem, po czym niby poznajesz to, że mówisz takie stwierdzenie, że wyglądam na mamuśkę 35+. Bo wyglądam młodo. Nie wyglądam na staro. Jestem młodą mamą. A nie 25+, czy nawet 35+. Opowiesz coś o swoich tatuażach, plan na kolejne. Plany są, ale nie wiem kiedy. Moją mam też 3 tatuaże. Tu mam księżyc i ten znak bardzo lubię. I jak dobrze pamiętam, to planetą właśnie aurorki jest księżyc, więc można powiedzieć, że mam tutaj aurorkę. Tu mam Saturn, czyli moja planeta. No a tu mam konstelację koziorożca. Razem z moimi 3 ulubionymi kolorami. Ulubione youtuberki na ten moment. Można powiedzieć, że jestem uzależniona od oglądania kanału Aguś albo Agus. Dam wam tam linka. No, bardzo lubię tę dziewczynę. Ona jest w moim wieku. Znaczy, o tak, jest mojego rocznika, przynajmniej z tego co się orientuję, to jest z mojego rocznika, bo ma aktualnie 23 lata, ale ona ma urodziny w styczniu. Ja mam ostatniego dnia roku, więc wiecie, ja skończyłam 22 i ona jeszcze tam do jakiegoś tam dnia stycznia miała te 22, więc tak liczę, że ona właśnie jest z mojego rocznika, a ma już roczną córkę, która też się urodziła w październiku? Kojarzy mi się, że chyba 22, ale nie jestem za cholerę pewna. No i niezmiennie to Julka Kobus. Jakbyś mogła wybrać jakąś operację lub zabieg, jaki byś chciała sobie zrobić? Myślę, że piersi, tylko nie ani zwiększenie, może zmniejszenie, ale to też nie wiem. Bardziej to wypełnienie. O. Bo ciąża dowaliła moim piersiom jeszcze bardziej, bo straciły po prostu, wiecie, grawitacja podziałała u moich piersiach, a po ciąży, po karmieniu, po 2 tygodnie również no, poszło jeszcze bardziej w dół, więc jedynie to. Po prostu bardziej wypełnione, żeby, wiecie, być taką sexy mamuśką. Może kiedyś na starość sobie zrobię i wtedy będę łaziła po plaży z zrobionymi piersiami. Jaki już rozmiar ubranka u Was? Body. Nadal miejscami 62, ale już powoli 68, spodenki. Już w większości 68. Już 62, no są za małe. Więc 68 właśnie w spodenkach, w body. No takie 62, czy body. W pajacykach 62, 68. Sofia to twoje imię? Nie, mam na imię Zofia. Raczej Zosia. Jak wyglądały zaręczyny? Ja na ten temat mówiłam w podsumowaniu roku 2021. Po prostu mój Bartek życzył mi się na koncercie Zalewskiego. Byliśmy wtedy z moimi teściami i pojechaliśmy po prostu na koncert, ponieważ brat mojego męża pracuje właśnie tam jako chyba technik. I co? No, po prostu Bartek mi się oświadczył, wszedł na scenę i no, oświadczył mi się. Nie spodziewałam się tego totalnie. A jeszcze się tego samego dnia na niego wydarłam, bo mi się włosy kurde nie ułożyły i naprawdę paznokci nie zrobiłam, bo mieliśmy jechać później do moich rodziców właśnie do Hani, żeby Hania mi zrobiła paznokcie. Wyszły ci rozstępy, wciąż u mnie masakra. Powiesz, nie przejmować się rozstępami, bo urodziłaś dziecko, tak, więc no to ci wszystko wynagradza. Nie przejmuję się tymi rozstępami. Wiem, że znikną, bo mi na piersi zniknęły, też miałam mega czerwone, mam teraz na brzuchu, a teraz praktycznie po nich śladu nie widzę na moich piersiach, więc myślę, że za kilka lat na brzuchu też mi znikną. Tak, tutaj kolejny, kurde, nie jedz pieczywa, makaronów, ziemniaków, cukru, to szybko zauważysz efekty. Fajnie, wszystkiego co lubię, prócz ziemniaków, wolę makaron. Pieczywa, wiecie, ale no cukier lubię, sól lubię. Mam zrezygnować wszystkiego, co lubię, co jem na co dzień, tylko po to, żeby zauważyć efekty i schudnąć 3 miesiące, można powiedzieć, tak jakbym chciała. Ale potem, jak osiągnę tą wagę,
to będę mogła się rzucić na wszystko. Takie, dobra, mam wagę, którą chciałam, mogę już jeść wszystko. A potem będzie efekt jojo i przytyję tyle samo. Ja aktualnie, patrząc na to, że moja waga stoi, jem tyle, ile powinnam. Wiecie, ani w te, ani we te. Po prostu stoi moja waga. Więc nie jest w tym nic złego. Tak? Ale muszę jeszcze obniżyć. Jest ciężko. Bo ja jestem po prostu głodna w jakimś stopniu, no kurczę. A ja bym chciała schudnąć z głową w jakimś stopniu, a nie zrezygnować ze wszystkiego, a potem kurde rzucić się na wszystko. To nie o to chodzi. O, i tutaj. Widać ewidentnie, że dotkliwe komentarze pisze jedna i ta sama osoba. Nie przejmuj się. Keep going, girl. Oczywiście. Może film o 50 faktów o mnie? No możliwe, że takie coś nagram, tylko muszę pozbierać. Nie o to chodziło, nie podkreślaj ubraniami brzucha, bo niekorzystnie wygląda. Fajnie, jestem po ciąży! Mówię to po kolejny raz. Jestem po ciąży, 4 miesiące. A ty od razu złość, czasem warto posłuchać rad, ubierać się odpowiednio do swojej figury. Ja mam figurę, według mnie, klepsydry. Bardzo zbliżonej klepsydry. Albo po prostu większe biodra, no ciężko mi powiedzieć. Możliwe, że mam większe biodra przez hip dipsy, bo mam hip dipsy. Więc może się wydawać tak, że mam większe biodra. Ale no kurde, nie będę się ubrać tak, jak kto chce, będę się ubrać tak, jak ja chcę. Gdybym bardzo chciała, mogłabym, nie przeszkadzałoby mi to, to bym się ubierała w cisu skęki. Nie zrozumiesz, można być grubym, ale nie podkreślać tak tego, jak ty to robisz. Życie. Polecam dietę keto, a keto nie jest dla mnie. Twój znak zodiaku, koziorożec. Sorki za psy, no ale cóż. Byłaś kiedyś emo. Miałam taki czas, że malowałam sobie na czarno oczy i ubierałam się cała na czarno. Wiecie, kredką po prostu, znaczy cieniem bardziej. Ale z tego makijażu zrezygnowałam, wolę bardziej taki ładny, estetyczny zrobić. Ewentualnie ciemniejsze oko, ale miłość do tego stylu została, bo ja nadal kocham ćwieki, kocham glany, duże buty, czarne. Kocham się ubierać na czarno. Jezu, nudny ten twój content. To wystarczy nie oglądać i nie obserwować. Nie zmienię. Jeden przyjaciel, za którego jesteś wdzięczny. Hania. Za moją siostrę jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo nie wiem, jakbym przeżyła, gdyby jej nie było. Czy masz problemy z zaufaniem? Ciężko mi szczerze powiedzieć. Raczej nie, ale jak ktoś już mi nadepnie na odcisk, to już jest ciężko, jestem bardzo mściwa. Czym zajmuje się twój mąż? Jest aktualnie stażystą w metrze. Na maszynistę. Nie rozumiem cię trochę, to jest ta sama osoba. Nie rozumiem cię trochę, z jednej strony płaczesz, że nie macie kasy, zdecydowaliście się na dziecko, czyli kolejny wydatek, nie pracujesz, bo nie. Jak to z tym jest? Nie pracuję, bo nie. Co to w ogóle za stwierdzenie? Nie pracuję, bo nie, po prostu. Nie pracuję, bo nie udało mi się znaleźć pracy. Tak jak mówię, pracę znalazłam w marcu, jakbym zaczynała wtedy, rok temu. Ale było to na zlecenie, a nie na umowę o pracę. Więc jakbym była w ciąży, no to bez sensu. Wtedy babka mi powiedziała, mogłabym pracować, na niej to nie żaden problem. Ale nie wie, ja nie wiem, jakbym się czuła wtedy, tak? I ona też napisała, że nie wie, jak się będę czuła w ciąży. I było bardzo źle. Przez pierwsze 3 miesiące ja w ogóle nie przeleżałam. Więc no. I tak, mam prawo płakać, że nie mamy kasy. Bo tak. Bo mogę. Chociaż i tak według mnie nie żyjemy jakoś tak mega, mega źle, że coś. Tak. Nasz status jest no taki okej, no. Ale na jakieś tam grubsze wydatki, no to brakuje nam pieniędzy w jakimś stopniu. Nie czepiam się, tylko byłam, to jest takie gwiazdka została, ciekaw. Tu sugeruję, że jakiś chłopak. Na jednym z filmów mówiłaś, że nie pracujesz, bo na przykład boisz się odbierać telefony czy coś takiego. Nie mam nic do ciebie, to było zwykłe pytanie. No okej, okay, trochę uszczypliwe. Boję się odbierać telefon, po prostu nie lubię. Pracowałam w hotelu, w którym musiałam to robić. I moja psychika, no totalnie, nie. Bardzo się czułam psychicznie. Codziennie myślałam o pracy, że ja kolejnego dnia muszę tam iść i odbierać telefony. Dzwonić do osób, które właśnie
chcą zająć pokój albo odbierać telefony, bo ktoś dzwoni, coś zrobić. Ja tam pracowałam tydzień, a wymagano ode mnie wszystkiego już, żebym umiała, co gdzie jest, jak zapisywać, jak te tabelki ogarniać w ich systemie już w drugim dniu. Gdzie ja nigdy się tym kurczaki nie zajmowałam. I po pierwsze, tak mogę powiedzieć, że pracowałam tam tydzień, dałam wszystkie potrzebne dokumenty, żeby mieć umowę i nie było tej umowy. I jak się dowiedziałam, to osoby, które tam pracowały dłużej niż ja, przez 3-4 miesiące, też nie dostały umowy. Dlatego też to też był jeden punkt, który po prostu odeszłam stamtąd. I nie lubię odbierać telefonów, lubię pojechać osobiście do szpitala czy coś i załatwić to osobiście, niż dzwonić. No ale wiadomo, jak muszę umówić wizytę, no to wiecie, zadzwonię. Wymień swoje prace, w których pracowałaś. Sinsay, hotel, Kery. Gdzie aktualnie mieszkacie? Okolica Razmina. Masz jakiś przyjaciół poza siostrą? Mój mąż i Zuzia. Masz jakiś ulubiony film lub grę? Ulubiona gra to są Simsy i SSO. A ulubiony film nie potrafię stwierdzić, tak samo serialu nie potrafię stwierdzić. I ostatnie pytanie, nie jesteś już czarownicą? To chyba od względu do klubu na SSO. No bardzo rzadko się spotykamy. I nie prowadzę kanału, znaczy klubu, jakimś tam stopniu. On nadal istnieje, ale nie prowadzimy działalności już w jakimś tam stopniu. No po prostu no postawiłam bardziej na YouTube i na rozwój właśnie siebie. Bardziej mogę tak powiedzieć, ale nadal witchcraft to jest coś, co mnie interesuje i bardzo, bardzo lubię, po prostu. I to byłyby wszystkie pytania, to są dwie części tego filmu, bardzo długie prawdopodobnie, ale mam nadzieję, że moja, wasza ciekawość została zaspokojona i odpowiedzi na te pytania was usatysfakcjonowały. Mam nadzieję, że wam się ten film spodobał. Jeżeli tak, zostawcie paczki w górę, będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienie. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!